Dzień dobry. Dzień dobry. Tak już zerknę, czy jesteśmy na pewno wszyscy. Nie ma. Wiktora nie ma. Patryka. 7, 8, 9, 10, 12, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Wiemy, że Pawełka nam gratuluje. Patryki. Na 18. No nie chciałabym zaczynać bez nich tak naprawdę. Wiemy, że no zdarza im się czasem spóźnić. Wolałabym, żebyśmy byli w komplecie. Ja też. No nie, tak komplet to komplet. No i masz jakąś informację? Ja tam jest bardzo, że nie mam wystawy. No trudno, jest ósma, nie będziemy przeciągać, bo w końcu wakacje już prawie, no nie? Ja się jest tam. A pogada? Bardzo serdecznie witam w tym naszym ostatnim wspólnym dniu, bardzo uroczystym. Kochani, napisałam sobie wczoraj taką krótką przemowę. Nauczyłam się jej, ale czuję, że ze wzruszenia wszystko zapomnę, także mam nadzieję, że mi ściągnę wypadki, co? No. Jest kochana klasa trzecia A. Słuchajcie, nie chcę tutaj za długo przynudzać, nie chcę tutaj robić jakichś przemów, ponieważ tak jak wcześniej powiedziałam, wakacje za jakieś, no powiedzmy, pół godzinki, góra. Ale chciałabym, żebyście zapamiętali jedną bardzo ważną rzecz. Jesteście niezwykli, wspaniali i wyjątkowi. Każde z was jest inne, ale łączy was jedna cecha. Że wszyscy macie otwarte, dobre serduszka. Pokazaliście to nieraz w naszym wspólnym klasowym życiu. Jesteście wrażliwi na krzywdę innych, to trzeba przyznać. Jesteście empatyczni i wyrozumiali. I nigdy o tym nie zapominajcie. Życzę wam wielu wspaniałych chwil, satysfakcji i wiele, wiele radości dalszej edukacji w dalszym życiu. I pamiętajcie o nas. I pamiętajcie o jednym, że zawsze możecie wpaść do trójki. Możecie wpaść po klej, po linijkę, po nożyczki, po dobre słowo, po wsparcie. My was zawsze tutaj pamiętajcie po raz jeden. Zawsze. Nie, to musi skończyć. Zawsze was tutaj poratujemy, zawsze jak wam będzie źle, będziecie mieli jakiś kłopot, zawsze możecie do nas przyjść. My tutaj z panią mają zawsze coś zaradzimy. Gdyby zabrakło wam czegoś na przykład na plastykę, czasami się czegoś zapomni. Wiecie, ile tam rzeczy mamy fajnie pochowanych na półkach. Dla każdego się coś znajdzie. I słuchajcie, jeszcze taka rzecz mi się wczoraj nasunęła, tak sobie wspominałam. Niedaleko naszej szkoły mieszka pani, która uczyła mnie w klasach 1-3. I słuchajcie, ona już ma ponad chyba 90 lat, starsza pani, ale kiedykolwiek ją mijam, jak sobie tam w ogródku coś robi, to zawsze jej pomacham, zawsze się uśmiechniemy i zawsze ją strasznie miło wspominam i ciepło. Zawsze mi się przypomina dzieciństwo. I chciałabym, żebyście też nas wspominali, bo my o was tyle mogli być. Przepraszam. A czy masz się dzień? Starałam się, ale to się nie da. Przy takiej klasie to się nie da. Ale co tam, nie będziemy dzisiaj płakać, będziemy się cieszyć, bo czekają wspaniałe świadectwa. Czekają świadectwa, ale pozwolicie kochani, że najpierw na środek zaprosimy dzieci, które osiągnęły bardzo wysokie wyniki w nauce, byli wysokowymi uczniami przez wszystkie 3 lata, szczególnie w tym roku również. Także kochani, zaproszę najpierw uczniów wyróżnionych, no i rodziców, tak? Zapraszam na początek Pawełka Borkowego. Pawełku, serdeczne gratulacje. Życzę ci wszystkiego, co najlepsze, Pawełku. Dalszych wspaniałych sukcesów. Tu jest piękne świadectwo, jest dyplom wzorowego ucznia i są jeszcze inne niespotkane. Wszystkiego dobrego i tak dalej.
Zapraszam. Aha. Widzicie, tak to jest. Jak są emocje, to potem człowiek zapomina. Ja może zaproszę jeszcze raz Pawełka i chciałabym złożyć serdeczne gratulacje rodzicom. Dzisiaj jest mamusia. Zapraszamy Pani Sylwio. Wspólne zdjęcie. Fotka. Właśnie. Z paniami. Daniel, zapraszamy Daniela.
Dziękuję. Dziękujemy. Kolejna uczennica to Ala Stanisława. W dalszej drodze edukacji planuje ci wspaniały środek. Nie zmienia się proszę. Zapraszamy mamę. Serdecznie wspaniałej pocieszy. Bardzo starsze i młodsze. Zawsze bardzo cieszę. I kolejna osoba, uczennica Anna Walek, Thank you.
zapraszamy kolejną wspaniałą dziewczynkę, Alicję. Chodź, Alusiu. Wszystkiego dobrego.
rozwiązane, to już można powiedzieć, że już prawie wakacje są, ale jeszcze kilka innych rzeczy. O, wyniki klasy rocznej. Chciałabym zaprosić na środek jeszcze raz Pawełka Wątłowego. I bardzo serdecznie pogratulować Pawełkowi bardzo wysokiego wyniku w ogólnopolskim konkursie nauk przyrodniczych świetnych. Osiągnął naprawdę bardzo, bardzo wysokie miejsce, to jest jak gdyby drugie miejsce. Także no brawo, wyróżnienie, wspaniale. Moje zaproszenie jeszcze raz. Brawo. Jeszcze zaprosimy raz Alusię naszą z Knebel. Również bardzo wysoki wynik, również w konkursie świetnych. Brawo Alu, brawo, serdeczne gratulacje. Mnóstwo punktów. Już widzę tam na świadectwie, ile było. Alusia, swoje świadectwa, dyplomy, prezenty, książeczki. Natomiast teraz pozwolicie, że zaprosimy tu również niektórych rodziców, którzy wyjątkowo zasłużyli się dla naszej klasy, byli czynnie zaangażowani w życie naszej klasy. I zapraszam panią Marcię Glos. Serdecznie. Dziękujemy pani. Niezawodna. Twój telefon znam. Chcielibyśmy również serdecznie podziękować Państwu, Pani Elżbiecie, Panu za wkład w życie naszej klasy. Dziękuję. Panie, to też to dowodzi, że jak rodzice, takie dzieci, jak rodzice zaangażowani, chętni, pomocni, cierpliwi, to takie same później wychodzą Wam dzieci. Także Wam ogromnie dziękujemy, bo taki materiał przystaliśmy, z którym można było z przyjemnością pracować. To jest tak naprawdę Państwa.
wasza zasługa. To, że oni trafili do wyższej klasy i są jacy są, a są kochani. Także bardzo wam dziękujemy, bo nam się przez te 3 lata mega przyjemnie przechodziło do pracy. Sama przyjemność. Ja to sobie też pisałam, że to była przyjemność. Te 3 lata to była wielka przyjemność. Sprawiajcie tę przyjemność kolejnym nauczycielom. Widzę, że pierwszy jest Rafałek. Rafał, podaj na